Ten podły je... glut spysiński. Dzisiaj w ambasadzie odbędzie się wielka gra w chowanego, w której weźmie udział kilkudziesięciu influencerów. Będzie ta, Fagata. I Fagata będzie pojechana przez Wolfika. Zajebiście. Będą się chować przed wielkim druidem, który spróbuje znaleźć naszych gości. Do wygrania w dzisiejszym odcinku jest 10 tysięcy złotych! O. I do takich konkursów mnie nie zapraszają. Ja na przykład 10 tysięcy chętnie przytulił. Zadanie jednak nie jest takie proste. Druid posiada magiczne moce. Bardzo mi się podoba montaż w tych filmach. Że jest wrzucone AI tam na jedną sekundę, dwie. To jest zajebiste. Fajne urozmaicenie. Pierwszy czar przewołuje go wilki, które pomogą mu wywęszyć chowających. W razie ciężkiej sytuacji... Cenzurą musieli dać, ciekawe co tam było. I druid może również wykonać swój czar. Zwierzęta lasu, dajcie mi głos! Ponadto, gdy druid znajdzie jednego z gołców, będzie mógł go opętać i dołączyć do swojego... Czemu znowu cenzura? Wiecie o co chodzi z cenzurą? Twoi watachy. Teraz nasi uczestnicy mają 10 minut, aby się schować. Niech rozpocznie się gra! To jest taki typowy amerykański content od MrBeasta, nie? Ale zawsze, chowanego zawsze lubię oglądać. Zawsze. Fajna sprawa. Komu kibicuję? Zaraz pomyślę komu. Monice nie. 10 koła rozdajemy, więc chciałbym... Kurde, no... Powiedzmy, że kibicuję Błońskiemu, ale myślę, że... Lizzie może być takie top 3. Chciałbym po prostu zabrać... Żeby nie pokazać, kto wygra, okej. Okay. Wygraną, żebyśmy nie musieli tego wypłacać. Lecimy, Iwan! Wolfik, rzuć szluga! Dzięki! Wygadałem ten odcinek. Jest mały problem. Ten balkon mnie niepokoi. Ta kryjówka, największy plus ma w tym, że po pierwsze mogę chillować bombę. Kiedy tylko usłyszę, to podjeżdżam nieco wyżej. Jestem ukryty za drzewem. Masz to. Ej, mocny bryz. O nie, kradną nam kryjówkę. Czujnik. Czujnik. Generalnie idziemy sobie do środeczka. No i luz. Dobra, uwaga. Dawaj, ja. No czajnik z drugiej strony też ma doświadczenie w takich zabawach, moi drodzy, internetowych, także... Ciężki przeciwnik. Witaj. Powiedz mi, czy w tym pomieszczeniu znajduje się... Jakaś postać? Nie. Według mnie łżesz. Ale okej, okay, to jest użyteczny NPC. To szukamy. Zacznijmy od kibelka. Czy tutaj chyba nie byłoby się gdzie schować, ale ludzie są różni. Więc lepiej... Kto to jest? Wie, że tu ktoś jest. Tutaj nie, ale sprawdźmy jeszcze tam. Przydałaby się jakaś pomoc. Ciekawe, czy ktoś jest na tyle głupi, żeby się schować za drzwiami, tak typowo. Tak, jest tam ktoś, chyba że nie ma, nie wiem. Tak, ktoś był na tyle inteligentny. Kim jesteś? Tasik. No cóż, ale ona jest po udarze, tak? Więc można wybaczyć. Dole, zawsze mówiłem, że ty jesteś inteligentna, nie? Udar, ja nie mogę biegać. Chodź, ci pomogę. Porowitku. Jak zdróbko. No dobrze, dobrze, tylko na lewą nogę tak trochę słabiej, ale generalnie jest git. Przekazuję ci dużo zdrowia. Na pewno pomoże. Robię dobry masaż głowy. Windway, ogląda moje filmy i kanał Spysiński Live. Okej, okay, to może iść szukać innych ludzi. Dobrze. Dobra, ja szukam dalej. Oho. Jest i on. Pierwszy raz widziałem akurat. Jakie mam moce? Mam chyba moc opętania, tak? Dlatego... No super, moce. Zajebiste. Ale jest przewiewnie i jest stary. Przyznam się do czegoś. Nie mam gaci. Jest luźny. A pokaż mi za kamerą. Nie, nie. Ale to z tyłu przynajmniej. No faktycznie jest. Ja. Teraz Boxdra jest moim pomocnikiem i będzie mi pomagał szukać. Przyzywam wilki! Sylwester przyzwał wilki. Kurde, dobrze, że śmierdzę. Ale ja się nie odnajduję w takim kontencie dzieciakowym, nie? No to, że Bartenga się tak śmiał takiego kontentu, a teraz sam robi strasznie hipokryta. Powiem więcej. Dokładnie. Bardzo hipokryta. Więcej, czajnik. Dziwny uniwersum. Nas sprowokował do tego, żeby była nagroda dla zwycięzcy. To zostanie ostatnio zaloziony, ten wygrywa 10 tysięcy złotych. Czyli robimy dokładnie to samo. Dokładnie! Co hipokryzja moment! Potężny.
WG tutaj. No trudno, tak jest twoje zadanie. Ale nie ma nikogo. A jak jest? Widać, że nie. Myślisz, że nie? No myślę, że nie. To znajdźmy taki najmniej inwazyjny. Ała! Ała! Nie mogę, tam wejść. Jaja mi, ała, kur... Nie mogę sobie, nie, po pierwsze nie mam gaci. Nie mogę tam wejść, stary, no nie mogę. Bo mi p***a jądra, stary. Ty masz zbroję, to... Ale ja panuję nad twoim umysłem. O, tu Boński. Umysłowo... A tam jest ten, Izak, nie? Ci każe tam wejść. Takiego bardziej mi się podoba bardziej niż wcześniejsze. Tak, to tutaj przyznaję ci rację. Takiego co wiele bardziej mi się podoba, aniżeli randki. Po raz 20, nie? To... Na tym polega zabawa. Ale rozwali mi jaja, stary. No ale to wiesz, no ty nie panujesz nad sobą. I nawet jakbym ci teraz powiedział, że masz op***ującą rękę. Wiesz, tylko oglądam, produkcja niezła. Tak, no powiem ci, że to jest fajne. I dziękuję Piotr Eś, ponieważ łącznie wysłałeś mi 200. Naprawdę cholernie doceniam, stary, mega mi miło. Masz co p***ującą rękę. Podczas jednego streama. Serduszko dla Piotrka, moi drodzy. Wili to już. Ale... Boże, jak ty masz timby. Ja mam chore kolano. A nie może. Ej, a można jeszcze, że masz moc na przykład świętego ptaka. O, dobrze! Przyzywam świętego ptaka kociołkowego! Ptaku kociołkowy, zeskanuj ten teren! To jest rozwalane. Czekaj, Izak. Jest tam ktoś czy nie? Jest. Na pewno jest. Ej, jest na bank, dobra. Bogzelu, nakazuj ci wskoczyć z pełną siłą w to miejsce! Mamy cię, kur... Gnoje! O nie, rozwaliła mi się maczuga! Rozwaliła mi się maczuga! Święty ptak! Mogli piankowo ogarnąć. Mocy, że mógł jednak napierdzielać. Jaki tryhard, je... Gdybyśmy nie rozkminili, tak, że dronem, to za chcieliśmy odpuszczać to miejsce. Ej, Izak, nas nienawidzi! A miałeś dyszkę przytulić! Gdybyś trochę jeszcze na siebie nawalił innych liści... No kurde, ale powiem, że tak, nawet to było za***te, że tutaj tak, wy sobie tak chodzicie, widzę, że słyszę kroki w ogóle wasze, nie? Glizdy mi wchodziły w majtki. Święty ptaku, dziękujemy ci! I w dupę! Rozwaliłem maczugę. No je... No. By z takim flakiem chodzi. No, masakra jest, wiecie. W ogóle ty się na tym worku. Pierwsza godzina minęła. Mam wprawę, w teamie zgrało się wchowanego nieraz. Mam nadzieję, że... doświadczona zawodniczka. Że przynajmniej nie będę pierwsza znaleziona. To będzie mi przykro. Weronika? Bogzel, chodź! Bo ja teraz rozkwinę, nie? Spojrzałem na dach, to ktoś sobie kliknął akurat. Nie? Jaka? Ej, podsadź mnie, podsadź mnie. Umiesz zrobić nóżkę? Tak. Ale jak on by tam wlazł, jak tu nie ma nic? No tutaj po rynnie. Aaa. Ej, dasz radę tam wejść? A, tutaj, no. Nie, a bo tutaj. Nie, bo widać mi chuj. No to jak mamy tam wejść? Zobacz, tu jest taka fajna do wspinanki. Musimy ogarnąć drabinę. Do wspinanki. Nie, Izaku. A czemu z nami? A, ty już chodzisz z nami? To ja muszę cię w takim razie opętać. Ja też będę opętany? Tak. Oj. Będzie AI? Musi być. Teraz. Masz pierwsze zadanie, musisz wejść na dach. Jest sprawa załatwiona. Bez rady, Izo? O, jeszcze na boso. Żeby paluszki wchodziły w krawędzie. Ale jakbyś... Nie dam rad tak z paluchami. Nie, musiałem... Buty normalne. Staną nawet na ramię... Człowiek. ...pionach, bo gdzie będzie łatwiej. Tak. I teraz się musisz podciągnąć. No i podciągnij się. Panie Wojciechu, zapraszamy do tu. Siema. Panie Wojciechu. Jak tam zapraszamy na tu. Tam bez drabiny? Tam kołdrę przyniósł sobie. Dawaj, złapiemy cię. Jacz, Wojty. Tak, rozłożymy ci ten. Mówię ci, zrób tak, albo tamtędy. No to tamtędy się spuść. Albo na ramienia Bogdana, tak jak ja. Weź tutaj, tak delikatnie, tu Bogdana będzie stał i cię złapią chłopaki od razu. Czyli się spuszczasz. Spuszczam ci się na twarz. Czekaj, chodź, zaufaj mi. Spuszczam giry na płyty. Niebezpieczne. Gdzieś tam wchodził, kurde, debilu. No odważ się. Jak dziecko, nie? Teraz wlazłeś tam, teraz łacz. Ja umiem to zrobić. Sam wlazłeś, to sam co tam leś. Spokojnie. Przecież co ja bym miał... Dobrym byś lektorem. Dzięki, twoje dzięki. Udziały w Ghost, udziały w Fame. Hora! I kolana, nie? To wiecie co, według mnie w ogóle fajniej będzie, bo to miałem szukać ja, nie? I miałem mieć tylko jednego opętanego, ale i tak już opętałem dwóch. Więc ja bym opętał w ogóle... Jeszcze się nie opętałem. Wojtku Golo. Wojtku Golu. Nie. Kto się nad nami schował? Nad naszą głową? Bardzo źle. Chorałem, przygotowałem sobie butelkę z wodą, rurkę do picia, a zaczęła mi się wylewać. Nawet nie wiem, gdzie jest teraz. A czemu ten jest cenzura? Co chodzi? No, straciłem picie. Dobrze, że zwykłą wodę. Ej, ale poczekajcie, ważne pytanie. Czy ty wiesz, gdzie się inni ludzie schowali? Wiem o jednej osobie i na pewno nie powiem. Ja wiem o jednej. Wiem o jednej osobie. O jednej wiecie. No. Tak, wiecie? No, ale z drugiej strony, jak jesteście opętani, to powinniście im powiedzieć, nie? Opętałem całą bazą wiedzy. Ja straciłem pamięć. Dobra.
ktoś tu jest cały czas trąbi. Ale o to no ja widzę. No ja też widzę, ale... No przecież widzisz, nie? No tak, ale on był w ogóle za ogrodzeniem, bo ja tam patrzyłem. No ale no to tam... Poszukał. Nie, bo on mówił, że to jest część Willi. Ale czekajcie, to jest Kasper, nie bie... Poczekaj, aż zobacz, jak się schował ten, co był ocenzurowany. Fagata pewnie. Weźmy go. Później! No jakiś czas, no. Bo jest niewygodnie tam. Idę z mega, ale z drugiej strony mega zabawne. Teraz to widać, już mi staje cicha głowa w worku. Słuchajcie, jak odkryje jedno z nas, a jedno tu zostanie, to dzielimy się na pół. 10 000. Ej, a wy sprawdzajcie górę, bo oni mogą siedzieć na drzewo. Pierwszy symptom, jaki by mi mówił... Znowu też będzie beka. Kto się schował? Nie, Ulfik nie, bo Ulfik ten znajdzie fagat. Nieważne. Stary, gdzie się ukryć? To na krawędziach, w najdalszych częściach ogrodu i chaty. Bogdę, to biegnij tam na p***a. Na ślepo, zawij oczy i na p***a. Kto tam jest? 3, 2, 1. Ulalala, 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 ulalala. Nie ma? Siedział i palił, jest znaleziony jako, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, jako piąty. Naprawdę? Ale on czekajcie, ktoś mu pomagał zastawić, nie? Dobra, ma Izak, mam zadanie. Tutaj jest jakiś podkop, widzisz? Musisz tutaj tam... Mordę, widziałeś mój brzuch? Za to, forma spada. Ale sprawdźmy tu, za budą. No dobra, tu jest ten. Ale czemu cenzurę dają? Nie rozumiem zabiegu cenzury, o co chodzi? Poszli, k***a. Patrzcie, oni rzucili na mnie tą płachtę, no, bo oni odkryli Franka, a ja tu nadal jestem wam schowana w tej doniczce. To może wygrać. Obserwuj Izak drzewa, obserwuj drzewa ciągle. Może kogoś wyhaczyć. Ej, chłopaki, chodźcie, chłopaki, widzę coś. One chodzą cały czas, choćby ja ruszać, to pewnie może się poprawić. To jest Ulfik, nie? Jest zadanie dla Izaka. Izak, spójrz, tam widać jakby torbę śmieci. Wbiegnij na pełnym speedzie, ale ma... Żeby była niespodzianka? Masz wbiec na pełnym speedzie i się nie zatrzymać, bo jesteś opętany, więc musisz słuchać. Biegnij! Jak Jack Sparrow. Monia! Monia! A psy cię wytropiły, czy nie? A, okej. Okay. Chodźmy do śmietnika, na pewno jest jakiś gość, kto się... Na bar. To może być największym śmieciem w internecie. Słuchajcie, moi drodzy, teraz będzie dla was niespodzianka. Robimy się za chwilę. Internetowy śmierć. Ej, i wiecie, kto będzie w śmietniku? Błoński, bo nas śledzi i mówi, gdzie będą następna kryjówka, żeby już nie mogli odnaleźć, by mógł poszukiwać z nimi. Ej, Fagata, może wygrać, ma nas do pieniądza. Nie tylko do pieniądza. Dziękuję ci, stary. No Piotr Eś, rozwalacz. Bardzo miło, byku. Dziękuję bardzo. Ojka do ego! Niech się śmieci internetowy! A sama musisz to... Dawaj, k***a! Dawajcie ją na ulicę i YouTube! Nie no, fajnie, Arka. Zrobiłaś nam content, zajebiście. No dobra, nie róbmy przykrości Kasprowi. To jest śmieszne, że Kasper się schował, ale tak bardzo chce z nami być, że wylasz sam, nie? Że weźcie chłopaki. A, że jeszcze nawet nie chowa, pa. Ale jakie to odeszliście, ja nie chciałem stronować, że pomyślicie, że jeszcze raz ktoś jest w środku. I sprzedałem Izaka najpierw. I chciałem, żebyś miał taki mindfuck. Nie, bo chciałeś z nami szukać. Ja uważam, że to i tak wyszło me... dla ludzi, że znalazłem najpierw Kasiks, a później już was. Dawaj, Kacper, bo szkoda czasu. Bo się z nami zaraz nie bawisz. Dobra, ja cię muszę opętać. My szukamy dalej, bo szkoda tych ludzi, co siedzą godzinę. A gdzie jest Gola, Izak? Gola, Wojciechu, Gola! Wojtku, Gola! Gdzie jest Wojtek, Gola? Może trzamać. Jest opętany, nie może jeść wtedy. No co oni? Gdzie tutaj jeszcze mamy siedzieć? Syrwek przyjdzie, a Iza burczy w brzuchu. O, to są ci, Filowers. Nazwę da. Wojtku! Fajnie, że zaprosili influencerów. Fajnie! Zobaczcie, Wojtek zarabia. Fajnie, nie? Naprawdę, fajnie. Co robi? Gada, że musi jakieś akcje sprzedać. Ale 120 po co, teraz spadną. Że może wzrosną do 140, ale co tak skoczyło? Nie, ja muszę teraz sprzedać. Dobra, chłopaki, do roboty. Dobra, tutaj w tych szafach to chyba nie, bo by musieli wszystko wyjść. Wejdź w ogóle. A po co nie zostałeś od nowy? Okej. Okay. Szafkę, pierwszą. A, to jest ta. Lizzy. Poczekajcie, bo tak, to sprawdzałem. W lodówce raczej nikogo nie ma. No nie ma. Nie ma nikogo. Jebana. Ale schabki ma fajne.
Gdybym się schował, mój umysł biedaka, robaka, Polaka, by zrobił takie coś, żeby mnie za chuj nie znaleźli. Tam, gdzie sprawdziłem każdą szafkę i bez tego. Bo ja szukałem tu, ale olałem to miejsce, bo dla mnie to było niemożliwe, żeby ktoś... Dzień trzeci. Robi się niebezpiecznie. Zaczynam słyszeć i widzieć. Już spocono, nie? Dziwne rzeczy. To są katakumby ghost. Byliśmy tutaj na samym początku z Michałem. No wyłazić, wyłazić. Wyłazić, widać was. Też widać was, to jest... Zusję i Miłka! Ej, czemu wy tu przyszliście? Katakumby Girls! No to właśnie czułam, że coś mnie przydusza, coraz mniej tlenu, jeszcze trochę i byłby chyba obumarł mózg. To jest tajne przejście do pokoju Kaspra Błońskiego. Nie. No, okej. Okay. Na moim jeszcze... ktoś wla... Tak się zastanawiam w sumie, czy lepiej w środku domu, czy lepiej na zewnątrz. Czas na to, żeby było po... Że na tym jest. To jest mógłby. Czekaj, weź tak kamerą. Nagraj. Albo telefonem, no. Telefonem. Okay. Jest to? Jest! Marysia! Nie, baniutka. Dobra. Jeleniusko. Z drugiej strony nie ma? Z drugiej jest? Jest! Wysocki! Gdzie my cię możesz wejść? Ej, ale znaleźliście jedno z fajniejszych miejsc. Tak. Mega no. Mocne. Wojtek, weź ci, zrobimy nóżkę, weź tam. Zrób ubok ten. No. Kto tam jest? No to jest... Wiosek! Ej, pilnowersji! Ale mega grill. Ale nie znaleźlibyście mnie, gdyby nie ona. Aż dwie wciągnąłem ze sobą. Może zrobię nóżkę. Dobra, daj stópki. Uważaj tylko, bo on pocałuje. On na bank... Nie daje, schowała. Pocałuje. On na bank pocałuje, uważaj. Nie no, nie jestem z Wyrolem, tylko tak gadają. Marysia taka z family friendly, stary w tego. Mam, przecież ja jestem mega OTM, mam super umiejętności, salt! To jest tak, że tak gadają w internecie, nie jestem normalnym gościem, ale... No nie wiem. Ciekawe, czy... Wygląda... On w tych okularach wygląda jak... postać z filmu. Tutaj ktoś kochał bardziej! To jedyną opcją na skrytkę jest tylko tutaj. Jest coś, czy nie? Nie. No nie ma tu nikogo. A ja nie mogę jakoś się zakryć i wtedy schować tam na górze? Przecież to był Big Brain. Zakryć płachtą tą dziurę na górze. O ja... Który mi zdał w bagażniku, no to też jest pomysł. Otwarte tu, dobra. Tylko czy otwarte? Gdzieś kluczyki? Chłopaki, mi się tam nie chce wchodzić. Ile osób tam wchodziło? O, nie wiem, bo i dziewczyny tam próbowały wchodzić, wiem, że... Dziękuję bardzo. Nie mam problemu. Izak, jesteś opętany, przekazuję ci moc. Jest, opętania. No nic się nazywa. No nic nie ma, nie? A w tych liściach tam nie ma nikogo? Na parapecie? No. Nie. Nikogo tam nie było! Ej, a na przykład czy w łóżku się nie schowali? Jest taka możliwość. Jest. I to była mądra możliwość, nie? Denis jeszcze się nie znalazł. Przecież to są ich pokoje. Jest ktoś. Kto to? Denis? Ja f***ole, na logikę, f***ole, na logikę. Ciężkoła, no, nie teraz, nie tym razem. Dobrze. Było blisko. Ale fajnie my go skitrali, nie? No tego jestem ciekaw. Ktoś jeszcze szlugę pali. Kochani, jest mały problem. Muszę siku. Dostałam od Jacha pustą butelkę. Ten otwór jest trochę za mały. Ej, patrzcie to. Jest poustawione rzeczy, jest kąt. Nie siedzi nic. Ej, to jest glitch uniwersum. Fagata sika w szafie obok czajnika. Czajcie to? Jesteś Dziwnie lekko. Jest ktoś. Ha, ha, ha. O Już nie mogę, pomożesz mi. To jest najgorsza rzecz, jaką zrobiłam w moim życiu. Chciałem powiedzieć. Nie, była gorsza, wykorzystałeś stiu. Takiego scenariusza w życiu się nie spodziewałem. Ale ja się tam nie zmieszczę, Bogzer, komuś, o Jezu. Ty się nie zmieszczę. Ja się nie zmieszczę, Bogzer, chodź. Ale ja tak, no tak, zapomniałem. Jakbyś chciał, no ja się zmieściłem. Chudy Bogzdel! Tu jest ssach kociołkowy! Cały czas byłam tak przykliona przy tym. Tylko kamerkę wystawał, wiesz? No bo nie jest teraz drobniak. Butelka będzie na licytacji? Musi być. Patrz, ruszamy dalej. Ej, udało się! Sikała się do butelki! Ale pachnie. Jezu, jaki zapach. Autentycznie się śmieję na tym odcinku, mega mi się podoba. Fajny, przyjemny, no. Ach ty, sikasz o zapachu róż? Ktoś chce się na... Uszami róż i znika już. Premium content, widzowie, tylko na Go Oats. Ja zapomniałem o jednej rzeczy. Ja wiem, co użyję, jakiej... Moc, jeszcze mi zostaje jedna moc. I to przyspieszy, tak. Zwierzęta lasu! Dajcie głos! Coś było, nie? Była jakaś mapa. A tu, czyli tu nikogo nie ma? A tu, w tej szafce na przykład, pod zlewem. Cze, tu jest GPS. A, weź to bok zdejmij. W ogóle czemu to jest położone na tej szafce? Tu? A może w kartonie ktoś się... Tu!
ja p***le! Klaudia, mód, mega chudy ziom! To jest ciężkie, wam powiem. No pan to jest w tym drewnie. Nie, ktoś tu jest, ty. Kurde. Nie, poczekajcie, wiem, co zrobimy. Wiem, cicho. Zwierzęta lasu, dajcie głos. Ulfik. To Ulfik? Nie, to nie Ulfik. Ty, to są dwie osoby. Łono i Ulfik. Ja kurde. Wy jesteście z... To jest jedna z łatwiejszych kryjówek. Ja już mam tak podle... Jedna z łatwiejszych, a ostatni, nie? A czemu ono się nie odezwał? Szczeknął, a ja zrobię. Ale tu nieźle pod k***a spróbowaliście zrobić. O, wyodźcie. Ale powiem ci, że ten ekspresyjny k***. A tam jeszcze czajnik przecież się pogada. Content? Gdzieś. W stylu frizoluszków. Fanku. Czuję, jakby był jakiś dragak sypiasty. Zwierzęta lasu! Dajcie głos! Tu coś syknęło, ale to tak jak wąż, to taki dupa, nie głos. Ale syknęło tu, nie? Ta osoba ma w ogóle dyskwalifikację, bo to miał być głośny głos, a ty, że ledwo słychać. Wyłaś, bo było cię słychać, ale zaraz cię jeszcze znajdę. Ale kompletnie nie widać tej postaci. Ej, mam pomysł na to, poczekajcie. Odkręć gobelnika, czekaj. To czemu nie leci, ej? Puścimy to i ten ziomek zleci, kręgosłup roz... Czekaj, to się robi, daj no. Potrzebujemy lepsze ciśnienie. Ale... Gdyby nie zwierzęta, w życiu byście mnie nie znaleźli. Wardenga by mnie nie zauważył, jakby tu wszedł. Nie, zauważyłby też. Nie, baniec. Na czym on stoi? Jaki tryhard, co jest? Co się dzieje, ty? Jestem. Co jest? Ej, gdzie ty jesteś? O co tu chodzi? Co się co ty robisz? Ale co tu jojo pił? Co się dzieje? Nie mogę być! Tu jaja mi się wbija! Na rodziny wiewiórki. Tak, to roślina! Ona się zregeneruje! Jak tam wszedłeś? Tu leży? Tędy. Tak, spinałem się, o. Tak, ten nie zwierzęta? W życiu byście mnie nie znaleźli. Osiedziałem na parapecie, nie było tam dachu, ale o, tak na tym, o. Uważam, że każdy z nas powinien zrzucić się po 200 zł i 1000 zł nagrody pocieszenia dla wiewióry. O! Bo jest to było. Bonusowy 1000 dla wiewióry, to było kozak. Samym sukcesem jest to, że zostałem z gołców jako ostatni odnaleziony. Opętaj mnie, jak krzyknę. Wydaje mi się, że tutaj kogoś jeszcze słyszałem. Ej, czekajcie, a jakby się ktoś na przykład zagrzebał w ziemi, i krzyknij tutaj te hasło. Zwierzęta lasu, odezwijcie się! Tam było takie teraz. Chyba, że oni się w***li na dach. Ale no to byśmy nie widzieli z daleka. Na dach z drugiej strony. Tak, da się. Nie wiem co to. Bierz ze sobą ten strób przyniósł, no i bardzo dobrze. Stryk. Yeah! Czajnik i ustyk. Tak. No proszę, a czajnik? A nie, o tu czajnik. Pagata wygra, nie? Czemu tak długo? Już mi się skończyło jedzenie i się opaliłem. I został czajnik, Blanka i Fagata. Tak. Dobra, jak to jest możliwe, że Fagata, osoba no Fagaty, jest taka dobra w kryciu się? Potrafi kryć różne tajemnice. Ona jest czajnikiem. A to spoko, czajnik sobie twojego ziomka i wziął Fagatę, zobacz. Dobry, ziomek, szacun dla niego. Kończymy! I ty naprawdę myślałeś, że ktoś umarł w tym odcinku, że ja nie, ale jak on... Ale nie, ale tak, że zemdleje, to tak. 60 stopni było tam w tych piankach. Bo wy Frania znaleźliście, a obok Frania była Blanka. O, to ty z Fagatą leżałeś? Nie. Już jest koniec, tak? Tak. Na bank? Na bank. No to obok siebie Olo, Ulfik, Agata i Seba. Ale to nie, ale czajnik żyje, bo my tam daliśmy hasło. Kurde! A on szczeknął w tym momencie, jak ja ryczałem. A Olo wtedy jaki dał głos? Olo szczeknął. A to kto szczeknął? Czajnik też? Czajnik też. Zagłuszyłem, a on szczeknął. Izak, nie ustaliłeś odpowiednich zasad. No bo na przykład zapytałem Denisa, co by zrobił, on powiedział, że on by dał odgłos dżownicy. Ale to miał być zwierzę, a dżownica to nie jest zwierzę. No a robak to co to jest? To nie jest zwierzę, to jest owad. A owad co to jest? To nie jest zwierzę. To jest zwierzę bezkręgowe. Zwierzę. Dziwny crossover, Fagata z czajnikiem. Ja zrobię VAR nagrania dźwiękowego. Ja zrobiłem ale to mimo wszystko, zobaczę, czy w tym k***a się wybijają jakieś szczeknięcia inne. A mieliście włączone... Bardzo dobrze. ...włączone GoPro w tym momencie? Ja nie, bo moje padło. O, no, Fagata... Fagata oczywiście kłamie. Odpada. No na pewno... No i co, ale ja sikałam do butelki. Daj mi spokój. Naprawdę, szalam. Ja przysięgam. A patrz na Sebę, Seba miał... Dawaj pizzę, ja nawet buty zdjąłem, bo hałasowały o drewno, stary. To jest ciężko. Czajnik doświadczenie, nie? Doświadczenie wchowanego. Dziękuję, wsiadam. Dobra, szczerze, szczeknąłeś czy nie? No szczeknąłem. Ja bym chciał coś powiedzieć, jak mogę.
Gratulacje. Mówiłem też to na nagraniu, ale ja uważam, że chłopaki nas zagłuszyli, ale uważam, że mimo wszystko my byliśmy dużo ciszej. Mam takie wątpliwości odnośnie tego, czy to było fair w stosunku do tego, że oni byli głośniejsi niż my. Z mojej perspektywy, nie? Dobra, to ja uważam, no bo że realnie... za to, że honorowo postąpiłeś się, przyznałeś, to VAR nie będzie wchodził w grę i że jesteś zwycięzcą. Gratuluję. Ale zobacz, Wiemir, jesteś cały w tym, czyli tak jakbyś wygrał. Największy Steinhorn! Wiemiu! Goldstein! 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 Lo 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 lo! Lo 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 lo! Lo 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 lo! Lo lo lo! Goldstein! Fajny odcinek, podobał mi się.